Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale Wy mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i Wy żyć będziecie. W Owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu Moim, a Wy we mnie i Ja w Was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego. A również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Święty Bernard z Klerwą mówił, że miarą miłości do Boga jest miłość bez miary. To wypowiedzenie jego to nie jest jakieś ckliwe hasełko, to jest konkret, o którym mówi Jezus Chrystus w Ewangelii. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moje przykazania. Te przykazania to nie tylko dekalog, który bardzo dobrze znamy i który powtarzać powinniśmy jako ludzie wierzący i ochrzczeni każdego dnia, ale to jest też również osiem bożych błogosławieństw. To pokazanie przez Jezusa konkretnego stylu życia, które wypływa z tych ośmiu bożych błogosławieństw, które wypowiedział w kazaniu na górze. To wypełnianie. Woli Pana Boga jest wyrazem naszej miłości, naszej otwartości na to Jego Słowo, które nam przynosi. I kiedy chcemy temu sprostać, to nieraz wydaje nam się, że to nas wszystko przerasta. Ale Bóg nas nie pozostawia sierotami, tylko daje nam Ducha, Ducha Świętego. Ducha, który jest również określany jako Duch Prawdy, Prawdy, tej Prawdy pisanej Wielką Literą. Czyli jest to sam Bóg, który jest obecny w moim życiu, który nigdy mnie nie zostawia, który jest w każdej sytuacji mojego życia razem ze mną i zawsze jest po mojej stronie. I my, ludzie wiary, nie czujemy się zagubieni w tym świecie, który dzisiaj nieraz w taki sposób krzykliwy chce zaistnieć ze swoim złem. W sposób krzykliwy ludzie, którzy współpracują z szatanem, chcą uśmiercić prawdę i uśmiercić Pana Boga. W tym świecie. A my, jako ludzie wiary, mamy pokazać, że jest inaczej, że jesteśmy gotowi jako ludzie wiary pokazać, że życie w bliskości z Panem Bogiem ma sens i przemienia człowieka. To Chrystus, wchodząc w nasze życie, przynosi nam obraz nowej kultury, która przejawia się w wierzeniach, w wiedzy, która przejawia się w konkretnej sztuce. Która przejawia się w prawie, w moralności, w obyczajach, i Chrystus, jeśli jest obecny w tych elementach kultury, to ona staje się niesamowitym skarbem, to ona staje się przykładem dla innych. I dzisiaj starajmy się w tym świecie, który być może głośno krzyczy, bo zło jest krzykliwe, również zabierać głos i pokazywać innym ludziom, że żyjąc w łączności z Chrystusem, który daje nam zbawienie, z Chrystusem, który jest żywy i prawdziwy, z Chrystusem z martwych możemy osiągnąć sukces. Nie bójmy się tego. Bądźmy ludzi ludźmi kultury Chrystusa. Kultury, która przemienia ten świat, kultury, która wymaga doskonalenia, wymaga ciężkiej pracy nad sobą, ale przynosi niesamowite owoce. Bądźmy świadkami czy jesteś świadkiem? Jeśli naśladujesz swoje codzienności Chrystusa, jeśli żyjesz sakramentami, jeśli słuchasz uważnie Słowa Bożego i umiesz rozmawiać o Panu Bogu z innymi, to tak, jesteś świadkiem.